restauracja Marhaba, Krosno, koniec naszego urlopu, prawie że, dzisiaj jest czwartek, w sobotę wyjeżdżamy, no i przyszliśmy na piwko, ja sobie zamówiłem polędwiczki Marhaba, a ty co sobie zamówiłaś? Dobrze, ja zamówiłem polędwicę wołową z pieczarkami marynowanymi, a ty zapomniałem co? No, ale pewnie coś Marhaba. No, dopijamy się piwem czeskim. Z sokiem popsute i bez soku normalnie. Dziękuję. O wilku mowa. I właśnie dotarły polędwiczki Marhaba, a tutaj musaka z frytkami. No widzisz, z arabskim włosiem. No, pani z kuchni blondyna z włosem. Dobrze, czas się brać za tą musakę i za te polędwiczki z frytkami i za piwo Pilsner. Ja to na oko się nie daję. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia, który jakimś cudem znalazł się w Krośnie. Polędwiczki Marhaba powoli znikają. Małżonce ciężko idzie. Zapomniałem co to było, ale... Aha, powoli je musakę. Czyli delektuje się musaką. No cóż mi zostało, dojeść moje polędwiczki, wypić piwo, zapłacić rachunek i delektować się widokami rynku w Krośnie. Ryneczku w Krośnie. Wszystko to 15 sierpnia 2013. Pojutrze wyjeżdżam i dzisiaj jest czwartek. Polędwiczki Marhaba zniknęły. Żona walczy z musaką. To znaczy delektuje się. Nie śpieszy jej się nigdzie. No trudno. Nawet osa zaczęła nie atakować. Czyli widocznie zjadłem coś dobrego. Jeżeli wiesz coś więcej o restauracji Marhaba w Krośnie, tam jest ryneczek krośnieński. No, zapraszam Cię do skomentowania tego filmiku. Ciekawe połączenie. Kuchnia arabska, piwo czeskie, dziewczyny polskie, a frytki amerykańskie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Zapraszam Cię serdecznie do komentarzy.